Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że się słyszymy. Gdyby były jakieś problemy, to bardzo proszę o informacje na czacie. Ja się nazywam Piotr Garncarek i jestem pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. Konkretnie pracuję w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonikum. Zostałem poproszony przez zarząd fundacji, żebym odbył z Państwem taki krótkie półtorej godziny, czyli akademickie spotkanie dotyczące tego, jak możemy radzić sobie, kiedy pracujemy z grupami niejednorodnymi pod względem kompetencji językowej. Nie wiem, czy ja zdążę to wszystko przez półtorej godziny Państwu opowiedzieć. Gdyby jednak były jakieś pytania, uwagi, to chętnie mogę odpowiedzieć już taką drogą indywidualną, mailową, czy przez jakiś inny sposób komunikowania się. Drodzy Państwo, trochę teorii, trochę praktyki, jak to w zawodzie nauczycielskim. Co to znaczy? Pierwsza kwestia, co to znaczy, że grupa jest różnorodna pod względem kompetencji językowej? Otóż ta różnorodność pod względem kompetencji językowej to jest ostatnia różnorodność, która powinna nas martwić. Pierwsze są takie. Oczywiście praktyka nasza zawodowa, nauczycielska jest praktyką tu i teraz, to znaczy to, co robiliśmy w zeszłym roku, nie zawsze powtarza się w kolejnych. Więc pierwsza różnorodność jest taka, kogo uczymy. Oczywiście ja tutaj nie wchodzę w buty metodyków, którzy świetnie to wszystko opisują, ale drogą uzupełnienia. Otóż, czy jest różnica w jakości i w metodyce, kiedy uczymy a. dzieci, b. ludzi młodych, takie nic nie mówiące już w tej chwili, albo niewiele mówiące określenie młodzież i osoby dorosłe, cokolwiek ta dorosłość miałaby znaczyć. To jest pierwszy wyróżnik. Dlaczego? Bo zaraz metodycy powiedzą, no tak, ale dobór tematyczny i tak dalej, i tak dalej. Druga kwestia. Kwestia taka, czy uczymy grupę w jakimś systemie edukacyjnym, to znaczy, czy jesteśmy zobligowani programem nauczania ministerialnym, kuratoryjnym, szkolnym, czy wyznaczonym przez, nie wiem, ośrodek, w którym Państwo pracujecie. To jest druga niebagatelna kwestia. Trzecia to jest kwestia, przepraszam bardzo, trzecia to jest kwestia, proszę Państwa, tego, czy nasz słuchacz, słuchaczka, jako grupa są zróżnicowani pod względem etnicznym, pod względem takim, że oto pracujemy z osobami napływowymi, z imigrantami, albo pracujemy gdzieś poza granicami, uwaga, nie za granicami naszego kraju, ale poza granicami naturalnego występowania języka, który uczymy. Jeżeli mówimy o języku polskim jako obcym, to inaczej uczymy go tutaj na miejscu, kiedy nasi słuchacze mają tę możliwość zanurzenia się w języku. Inaczej uczymy go, kiedy odbywamy jakieś zajęcia lektoratowe poza granicami tego kraju. To są oczywiście kwestie pryncypialne. Dalej. Pierwszy język. Cóż to znaczy pierwszy język? Jeżeli mamy zróżnicowanie w obrębie grupy polegające na tym, że nasi odbiorcy, nasi uczniowie, nasi słuchacze funkcjonują w obrębie więcej niż jednego języka pierwszego, czyli właśnie tutaj definicja, nie chcę wchodzić z kolei w te określenia, cóż to jest język ojczysty, rodzimy, domowy, odziedziczony, pierwszy i tak dalej, i tak dalej. Generalnie o co nam chodzi? Chodzi nam o to, że językiem, który jest pierwszym językiem dziecka, jest nie tylko jeden język, ale na przykład dwa lub nawet trzy. Oczywiście nie wiem, czy Państwo spotykacie się z taką sytuacją bilingwalną. Mówię tutaj o bilingwializmie sztucznym, polegającym na tym, drodzy Państwo, że
polegającym na tym, że dziecko, uczeń pochodzi z małżeństwa mieszanego, to znaczy mama posługuje się na co dzień jednym językiem, tata drugim. Rodzice dbają o to, żeby ten język był językiem dla dziecka ważny. Nie muszę Państwa przekonywać, że jest to kapitał na całe życie, jeżeli dziecko ma dwa pierwsze języki, jeżeli tak można powiedzieć, bo spory trwają, czy w ogóle można mieć dwa pierwsze języki i cóż to jest żywot człowieka bilingwalnego, czy żywot człowieka dwujęzycznego. No pewnie jest to to, że taki młody człowiek wtedy łatwiej wchodzi w kolejne kompetencje w obrębie kolejnych języków. Dalej chciałem Państwa uwagę zwrócić na taki fakt, że oto języki, których uczymy w szkole, czy języki, których uczymy na kursach, są jakby metodycznie obwarowane na wszelkie możliwe sposoby. Ja bym na początek chciał Państwu zasugerować jedną rzecz. Otóż język jako taki nie jest, uwaga, język jako taki nie jest tworem intelektualnym. Języka nikt nie wymyślił, języka nikt nie napisał. Nie mówimy tutaj o sztucznych językach, czyli fenomenie Ludwika, pewnego Ludwika, który mieszkał w Białymstoku. Oczywiście myślę o Ludwiku Zamenhofie, który wymyślił język Esperanto od początku do końca sztuczny, ale oparty na bardzo solidnych, metodycznych przesłaniach, przy znakomitej znajomości języka hiszpańskiego autora. Oczywiście języki sztuczne są generowane również przez komputery. Jeżeli ktoś z Państwa widział film Avatar i kilka lat temu bardzo modny, to na potrzeby tego filmu też był komputerowo wygenerowany język sztuczny, którym posługiwali się mieszkańcy innej planety. Ostatnio dowiedziałem się, że tam było ponad 100 jednostek leksykalnych, przepraszam, ponad 1000 jednostek leksykalnych, a więc sami Państwo rozumiecie, że to sytuacja dosyć imponująca. Języki naturalne natomiast, których na świecie mamy albo 2000, albo 6000, to znaczy to zależy od tego, jak je zdefiniujemy, te języki wszystkie są opisane gramatycznie. No i teraz chciałem zwrócić Państwa uwagę, bo od tego wychodzimy. Co to znaczy, że język jest opisany gramatycznie? To znaczy, że próbujemy w sposób intelektualny opisać fenomen języka. Świadomie użyłem określenia fenomen, ponieważ język sam w sobie jest fenomenem. To znaczy język tworzy się w kolejnych generacjach, coś zmienia, coś udoskonala. Ewolucja jest przeogromna, eksport słów, import słów, coś się starzeje, coś się pojawia, język nazywa nowe rzeczy, nowe sytuacje, nowe okoliczności. Język jest bardzo podatny na obce wpływy językowe. Język jest podatny na to, żeby coraz precyzyjniej wyrażać nasze emocje, nie tylko te pozytywne, ale te negatywne, czy nawet skrajnie negatywne, tutaj patrz, wulgaryzmy. Chociażby. Natomiast nie można języka całkowicie opisać gramatycznie. Dlaczego? Dlatego, że język jest tworem naturalnym, a gramatyka jest tylko intelektualną próbą jego opisania. Język nie mieści się w ramach gramatyki od początku do końca i pewnie ci z Państwa, którzy na co dzień zajmują się nauczaniem jakiegoś języka, chociażby polskiego jako obcego, doskonale wiedzą, że nieraz język boli od tego tłumaczenia, że no, reguła jest taka i taka, ale to jest jakby wyjątek. Co znaczy wyjątek? W języku polskim tak naprawdę, jakby się nad tym zastanowić, to około 30% odmian deklinacyjnych to są wyjątki, odstępstwa od reguły. No i teraz, jeżeli 30% to są wyjątki, no to naprawdę przestańmy tak mówić. Jak kiedyś na początku mojej drogi zawodowej cudzoziemcom tłumaczyłem, że cudzoziemcom niesłowiańskim oczywiście głównie, dlaczego tak jest, że to jest nielogiczne, bo przecież reguła jest taka, a tu jest znowu wyjątek i to po prostu oni określali jako rzeczy nielogiczne.
nielogiczne, proszę Państwa, no co można powiedzieć, logiczne, ale po polsku. Więc to jest żadne tłumaczenie. Należy język brać en bloc. Język to jest całość, również z tymi formami, które nie przystają do reguły, do tabelek, do odmian. Oczywiście, jeżeli uczymy się języka obcego, to najchętniej chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą. Jeżeli jesteśmy cudzoziemcem, to na początku naszej drogi najbardziej nam się podoba co? No, podoba nam się to, że rodzaj żeński kończy się na A, niestety nie zawsze. Rodzaj nijaki kończy się na O, niestety nie zawsze. Rodzaj męski kończy się jakąś spółgłoską, konsonantem, niestety nie zawsze. I to niestety się pojawia. Co z tym robimy? No, sposobów jest dużo. Ja też nie będę tutaj wchodził w takie szczegóły, bo te szczegóły, proszę Państwa, spowodowałyby, że nie starczyłoby nam dzisiejszego czasu spotkaniowego na to, żeby od tych odstępstw od reguły nadać jakiś sensowny wymiar. Przepraszam bardzo za jakość mojego głosu, ale jestem starym nauczycielem i po zakończeniu roku akademickiego poprzedniego jeszcze nie doszedłem do siebie, ale to nie chodzi o mnie, chodzi o to, jak uczyć w grupach różnorodnych językowo. Proponuję zacząć od tego, jeżeli zostawimy na chwileczkę, podkreślam na chwileczkę gramatykę troszeczkę z boku, i przyjrzymy się językowi, jak go definiują niektórzy filozofowie języka, chociażby Max Weber, który mówi, że język jest podstawowym faktem kultury. No cóż to znaczy? To znaczy, że języka nie powinniśmy odrywać od środowiska, w którym on funkcjonuje w sposób naturalny. To znaczy, nie powinniśmy go zostawiać na pastwę językoznawców, to mówię ja, językoznawca, na pastwę podręczników, na pastwę tejże gramatyki opisowej, czy nawet gramatyki historycznej danego języka. Powinniśmy uczyć języka w kontekście tej rzeczywistości i tej kultury, którą on opisuje. Powiecie Państwo, no dobrze, a gdzie tu jest zróżnicowanie kompetencji językowych słuchacza? Dojdziemy i do tego. Otóż jeżeli przyjmiemy, że język jest faktem społecznym, że język w przestrzeni komunikuje ludzi, którzy są w stanie się nim posługiwać, mówimy o native'ach, mówimy o naturalnych użytkownikach języka i jest takie określenie pochodzące z metodyki języka rosyjskiego, nosiciel języka, prawdopodobnie źródło słów jest rosyjski, tutaj głowy bym nie dał. Natomiast mnie się bardzo podoba to określenie, że jesteśmy nosicielami języka, bo w istocie od języka nie jesteśmy w stanie się uwolnić od samego początku do samego końca, chyba że możemy to nosicielstwo wymienić na nosicielstwo innego języka, co jak historia uczy, jest możliwe i nawet częste. I teraz proszę Państwa, jeżeli mamy ten język w sobie, to tak naprawdę możemy się zastanowić nie jak on jest opisany gramatycznie, ale jak on jest nacechowany kulturowo. Tutaj oczywiście ogromna przestrzeń, ogromne pole, którym należałoby wypełnić definicyjnie, wypełnić określenie językowe oprócz świata. Ja myślę, że to jest określenie tak pojemne, że to kolejny wykład. Natomiast jak to się przekłada na nasze potrzeby nauczycielskie? Przekłada się w ten sposób, że język jest taki, jak kultura, którą opisuje. Jest podstawowym faktem kultury, ale jednocześnie jest też elementem kultury i jest jedynym tak naprawdę możliwym sposobem opisywania tej kultury, mówienia. I jakby możemy o kulturze innego narodu mówić we swoim własnym języku, ale to znaczy możemy ją opisywać, ale wejść w nią, zrozumieć w nią, zidentyfikować się z nią możemy dopiero wtedy, kiedy poznamy język ludzi,
którzy tę kulturę tworzyli i tworzą w kolejnych generacjach. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że jakby, wiecie Państwo, najtrudniej jest mówić o rzeczach oczywistych, ale najtrudniej jest zdefiniować coś, co się robi od 100 lat i jeżeli sobie popatrzymy na język inaczej, jeżeli językowi damy szansę na to, żeby on nas prowadził, a nie my jego metodycznie eksploatowali, to może i ta nauka będzie sensowniejsza. Teraz, żeby nie za dużo teorii, trochę więcej praktyki. Otóż najczęściej jest tak, kiedy zaczynamy zajęcia z jakąkolwiek grupą, bez względu na przedział wiekowy naszych słuchaczy, no to jakby musimy dokonać pewnych rozpoznań. Musimy dokonać przede wszystkim, no właśnie czego? Testu. Testu, który by poziomował nam słuchaczy. Oczywiście testów jest mnóstwo, metod robienia testów jest mnóstwo. Natomiast no, pewnie znacie Państwo odpowiedź na to, na ile takie testy są przydatne. Cóż możemy sprawdzić? Trochę poziom leksykalny, trochę poziom gramatyczny, natomiast tak naprawdę nie sprawdzamy w pełni kompetencji językowej. To jest taki bardzo, bardzo często mylący nas drogowskaz. Co możemy dalej? Możemy indywidualnie przeprowadzić rozmowę, prosząc naszych słuchaczy, żeby nam odpowiadali na wcześniej ułożone pytania. No i słuchając ich wypowiedzi, możemy sobie też jakby uzmysłowić, jaki jest ich aktualny poziom kompetencyjny i od czego zaczynamy. I rzecz, która jest tak naprawdę najsensowniejsza, to znaczy zostawić to wszystko, o czym mówiłem wcześniej i pozwolić, żeby odbyła się pierwsza, druga lekcja, pierwsze, drugie spotkanie, które trudno by nawet nazwać lekcją. To znaczy proponuję Państwu taką obserwację uczestniczącą, obserwację, która pozwoli nam zobaczyć, jak ci ludzie posługują się tym językiem, którego my będziemy ich za chwilę uczyć, czy będziemy doskonalić, w sytuacjach po prostu komunikacyjnych, w sytuacjach, w których oni ze sobą rozmawiają. Bardzo łatwo sprowokować jakieś dialogi, ale nie te, gdzie oni się przedstawiają, dzień dobry, nazywam się tak, mam takie i takie wykształcenie, interesuję się tym i tym. Nie, proszę Państwa, dajemy im jakiś temat. Dajemy im jakąś szansę, może nie tyle monologów, bo bardzo często, zwłaszcza na pierwszych zajęciach ludzie, młodzi ludzie, ale i starsi też, no, są bardzo stremowani. Lepiej, żebyśmy weszli w dialogi. Dlaczego? Dlatego, że język realizuje się w dialogach. Język realizuje się w zdarzeniach, czy zderzeniach nieraz komunikacyjnych. Język się po prostu wydarza w sytuacjach interpersonalnych, zawsze jednostkowo. I teraz jak oni funkcjonują w tym języku, rozmawiając ze sobą na różne, przeróżne tematy, tematy, które Państwo generujecie, tematy, które się pojawiają, to daje nam naprawdę obraz grupy. My jesteśmy tylko obserwatorem, uwaga, obserwatorem uczestniczącym. Cóż to znaczy? Znaczy to, że my sobie wycofujemy się, nie wchodzimy w dyskusję, nie poprawiamy błędów, specjalnie, nie robimy dygresji do tematu, nie opowiadamy o sobie, bo wiecie Państwo, no, często jest mylona chęć zaprzyjaźnienia się z grupą, z takim niepotrzebnym gadulstwem nauczyciela. To znaczy, no, my nie mamy być partnerem do dyskusji, my mamy obserwować ich w momencie, kiedy dyskutują między sobą. Nasza rola zaczyna się dużo, dużo później. No i zajęcia przegadane przez nauczyciela to są zajęcia z punktu widzenia lektoratów języka obcego po prostu stracone. Teraz, drodzy Państwo, jest też pytanie, no dobra, ale mamy grupę bardzo zróżnicowaną językowo. Mamy grupę, gdzie ktoś ma zupełnie pokaźny zasób słów, słówek, leksyki, ktoś, no niestety nie. Mamy osoby, które nie mają problemu z akcentem, z wymową,
mówią w sposób wyraźny, wystarczy mała korekta, i osoby, które walczą z materią słowa, bo jakby nie usłyszały tego języka. Co ja Państwu proponuję na początek? Kiedy już wiemy, jak wygląda nasza zróżnicowana grupa, proponuję zacząć od starej, dobrej zasady. Jest jakby na naszej drodze, są na naszej drodze trzy rzeczy do zrobienia. Pierwsza, język trzeba usłyszeć. Druga, język trzeba wymówić. I dopiero trzecia, ta, od której my zaczynamy najczęściej przygodę z językiem obcym, no to znaczy wchodzenie w mechanizmy umożliwiające nam posługiwanie się tym nabywanym językiem. Zacznijmy od tego pierwszego słupa milowego. Co to znaczy usłyszeć język? Usłyszeć język znaczy tyle, co nie zastanawiać się, co jest do nas mówione, nie martwić się faktem, że w ogóle nic nie rozumiemy, tylko po prostu słuchać. Słuchać czego? Słuchać przede wszystkim, i to możecie Państwo zrobić z każdą grupą, słuchać języka mówionego w wydaniu niepreparowanym, nie przeznaczonym specjalnie dla cudzoziemca w jakichś podręcznikach czy opracowaniach metodycznych. Niech oni słuchają języka, który jest językiem, chciałem powiedzieć ulicy, ale język ulicy kojarzy się trochę niedobrze, jest językiem naturalnie występującym wśród jego użytkowników. To nie muszą być teksty trudne. To mogą być, nie wiem, nagrania, gdzie ktoś recytuje wiersz, gdzie ktoś czyta albo opowiada o czymś. Oni mają słuchać, słuchać, słuchać. I kiedy pierwsza część tych zajęć tylko fonetycznych, nie za długa, żeby ich nie zamęczać, nie wiem, 10-15-minutowa, wtedy Państwo jakby pomagacie im słyszeć jeszcze więcej. Cóż to znaczy? Państwo aktywizujecie ich w ten sposób, że pokazujecie im jakieś elementy występujące w tekście i oni muszą te elementy odnaleźć, oni muszą te elementy zwizualizować, bo tekst pisany, uwaga, tekst pisany jest fotografią. Tekst pisany jest wizualizacją języka mówionego. Nie muszę tutaj opowiadać rzeczy oczywistych, że ludzie zanim zaczęli pisać to i wynaleźć do alfabety i pisma, to przede wszystkim mówili, mówili, mówili. No i właśnie, pismo nie jest niczym innym jak fotografią tego, co mówimy, zapisujemy. Jest znacznie trudniej język usłyszeć niż język przeczytać. W związku z tym, jeżeli nie mamy tej fotografii w postaci tekstu, a mamy tylko to, co słyszymy, to trudność jest ogromna. Tutaj tak na marginesie chciałem powiedzieć, że w momencie, kiedy zaczęto język polski według międzynarodowych, unijnych ustaleń certyfikować, to znaczy kiedy pojawiła się dla cudzoziemców możliwość zdawania egzaminu z języka polskiego jako obcego lat temu naście, to jakby bardzo szybko okazało się, że jeżeli ktoś ma trudności w zdaniu takiego egzaminu, to w 80%, a nawet więcej niż 80% tych niepowodzeń pojawiało się, no właśnie, pojawiało się rozumienie ze słuchu. Ludzie mieli zasoby leksykalne, pozwalające zdać egzamin, mieli też nieźle poukładane struktury gramatyczne, zdaniowe, ba, sami potrafili się wypowiadać na jakieś zadane tematy. Natomiast ćwiczenia ze słuchu to była prawdziwa trauma. To była prawdziwa trauma, no ale trochę sami jesteśmy sobie winni. Mówię tutaj o dydaktykach języka polskiego jako obcego, bo trudno wymagać od ludzi czegoś, czego się ich nie nauczyło. Tak zwane ćwiczenia ze słuchu, podręczniki z nagraniami, to jest rzecz relatywnie nowa w dydaktyce polonistycznej. Dlatego, tak jak mówię, język trzeba usłyszeć.
To jest pierwszy etap. Drugi, ach, ten czas szybko leci. Drugi, drodzy Państwo, wyartykułować. Cóż to jest artykulacja? No jest to po prostu sposób wymawiania danego języka. Jeżeli języki są artykulacyjnie do siebie zbliżone, nieidentyczne, mówię tutaj chociażby o rodzinie języków słowiańskich, do której to rodziny język polski należy, to pewnie tych trudności nie ma tak wielu. Natomiast jeżeli przyjdzie nam uczyć Bałtów na przykład, jeżeli przyjdzie nam uczyć Ugrofinów, jeżeli w ogóle przyjdzie nam uczyć przedstawicieli języków germańskich czy romańskich, no to, przepraszam, pojawiają się problemy dźwięczności, bezdźwięczności, długości artykulacji, akcentu wyrazowego, no mnóstwo różnych rzeczy, nosówek, wygłosów i tak dalej, i tak dalej. I teraz, język polski jest językiem przedniej artykulacji, tak dla przypomnienia. A język polski dzieje się gdzieś między naszymi wargami, zębami i koniuszkiem języka. Tutaj odbywa się artykulacja języka polskiego. Tutaj w ogóle też język polski wcale nie jest w rodzinie słowiańskiej jakimś wyjątkiem. Natomiast jeżeli tego języka uczą się ludzie, w których artykulacja jest naturalnie tylna, z tym szeregiem k, g, ch, mówię tutaj o językach germańskich, właśnie w części romańskich. Jeżeli uczą się języka polskiego nosiciele języków, które inaczej funkcjonują w obrębie dźwięczności i bezdźwięczności, patrz język hiszpański i portugalski, patrz język arabski, no to wtedy mamy te problemy z dźwięcznym i bezdźwięcznym pb, więc nie papier, a babier, nie papieros, a babieros i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest do wyćwiczenia. To wszystko jest do wyćwiczenia i teraz pytanie, jak? Otóż, czy do nic nie musi mieć wiedzy gramatycznej, czy do nic nie musi mieć większej wiedzy gramatycznej, nie musi mieć wiedzy metodycznej, to my musimy ją wiedzieć. Musimy ją mieć. Teraz, jak, no tak króciutko, jak taką artykulację wyćwiczyć? Dam Państwu dwa przykłady. Otóż, jeżeli mamy problem z artykulacją wynikającą z tego, próbuję to przenieść na taki grunt nasz, tu się pojawiają różne rzeczy na ekranie niepotrzebne. Jeżeli pojawiają się problemy z artykulacją języka polskiego, bo my, czyli Przeki, jak mówią o nas bracia Słowianie Wschodni, to znaczy hachły, bulbaszy, kacapy, różne mniej lub bardziej sympatyczne określenia wzajemne. Proszę zauważyć, że to dotyczy tylko w przypadku języka polskiego, tylko w przypadku Polaków odniesienia do ich języka. No więc ten język, który szura, szumi i szeleści, jest językiem trudnym do wymawiania. Też jest trudnym do śpiewania. I tutaj, drodzy Państwo, uwaga. Trudno jest przecenić teksty śpiewane w obcym języku. Zresztą to są teksty, których możemy się uczyć już na etapie bardzo wczesnym, to znaczy nie musimy dobrze znać języka obcego, żeby w nim śpiewać. Teksty są różne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w języku polskim, w przeciwieństwie do języków wschodniosłowiańskich, nie ma pełnogłosu. To znaczy nie ma tego reżimu wokal-konsonant, czy jak Państwo wolicie, spółgłoska-samogłoska. W związku z tym język polski, podobnie zresztą jak czeski i słowacki, nie jest językiem tak melodyjnym, nie jest językiem tak łatwym do zaśpiewania. Dlatego warto to na prostych tekstach biesiadnych na przykład wyćwiczyć. Dalej, no, mamy te nieszczęsne polskie szy, czy, dży, dzi, ży, drzy,
i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest metoda? Najprostsze ćwiczenie, jeżeli ktoś z Państwa był może na organizowanych przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie takich warsztatach metodycznych, to ja prowadziłem tym zajęcie i być może ktoś z Państwa już jakby wie, o czym będę za chwilę mówił. Będę mówił o schodkach, które sobie wymyśliłem. Otóż tak naprawdę problem w artykulacji tych zbitek typu drzy, drzy, szy, ży polega na tym, że musimy uzmysłowić najpierw sobie, potem słuchaczy, że zabawa odbywa się, rozgrywa się między dwoma samogłoskami. Samogłoską i samogłoską y. I rysujemy sobie takie schodki. Najwyższy stopień jest na poziomie litery i. I wtedy cóż można zrobić? Ja miałem taką prezentację na dzisiaj i muszę Państwu powiedzieć, że na 5 minut przed tymi zajęciami ją po prostu skasowałem, bo się spieszyłem. Ale skasowałem dlatego, że chciałem, tylko dlatego, że jakby no to zdarza się w najlepszej rodzinie. Więc to, co Państwo widzicie na ekranie, to jakby nie jest to, co było na tej prezentacji. Ale spróbuję to Państwu opowiedzieć. Jeżeli mamy te schodki, to na samej górze rysujemy sobie to ci, si, zi taką jakby informacją. Proszę pamiętać, że nie wszyscy nasi słuchacze mają dobry słuch muzyczny. Nie wszyscy nauczyciele mają dobry słuch muzyczny. Na przykład ja mam bardzo słaby. W związku z tym mamy dwie możliwości zapisywania tych samych dźwięków w języku polskim. To znaczy S z kreseczką na górze z ukośnikiem jako si i SI jako si. No i teraz jakby kwestia jest taka, że niby to samo. No niby robi dużą różnicę. Otóż si z ukośnikiem to artykulacja znacznie krótsza niż SI, czyli si, po którym najczęściej występuje wydłużające artykulację wokal, czyli samogłoskę. W związku z tym, cóż robimy? No, przygotowujemy im słowa, niekoniecznie ze słownikiem, oni też nie muszą od razu wiedzieć, co dane słowo znaczy. Weźmy sobie to si, jak śnieg, śmiech, ślimak i tak dalej, i tak dalej. I artykułujemy to po kilka słów. Dalej wypisujemy taką samą liczbę słów z SI, po których następuje najczęściej samogłoska jak siano, siedem i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj wskazujemy na różnicę artykulacyjną. Podobnie dzieje się między ci z ukośnikiem i ci, czyli ci. Również wypisujemy ćwiczenie i ćwierć, a zaraz dalej ciało, cień, po kilka słów. Cóż dalej? Zi z ukośnikiem i zi, czyli zi, zi. I również te słowa, źrenica, źrebie, ale ziarno, zima i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby, żeby mieli możliwość usłyszenia tego, że coś artykujemy dłużej, coś artykujemy krócej. Oczywiście w czasie tych ćwiczeń my sami artykujemy powoli, bardzo dokładnie, nienaturalnie, przeciągając artykulację, mówię o artykulacji nie konkretnego dźwięku, ale całego wyrazu, żeby te różnice uwydatnić. I to jest poziom litery I. Na razie w obrębie tych trzech przykładów, bo dalej mamy dzi, wy, drzy, ale to jest coś innego. Dalej, proszę Państwa, mamy te dźwięki podstawowe, to znaczy c, to znaczy s, to znaczy z. S. W języku polskim bardzo łatwo można to wyćwiczyć. Oczywiście tu przypominam, że zawsze jest dobrze wcześniej przygotować sobie słowa zaczynające się właśnie artykulacją tego dźwięku. I
naturalnie możemy po prostu syczeć, dlatego że sy, nie będę wchodził w artykulację otwartą, półotwartą, postpalatalno-welarną, jak mówią młodzi adepci warszawskiej polonistyki, żeby nadać powagi swojego zawodu. No ale przednie językowe, wargowe, wybuchowe, szczelinowe, to w ogóle jest wiedza dla nas, absolutnie nie dla słuchacza, zwłaszcza dla słuchacza młodego, bo po prostu na drugą lekcję już nie przyjdzie. Natomiast my wiemy, że powinno syczeć. Powinno być trochę wybuchowe. To jest brzęczenie muchy i my po prostu to robimy. Kiedyś, kiedy pociągi jeździły po innych torach i były ciągnięte przez lokomotywy, no to łatwo było robić później coś takiego jak sy, jak wąż, ale jak pociąg, w który bawią się dzieci teraz już chyba tylko w przedszkolu. No to oczywiście zależy od naszej wyobraźni, od naszej pomysłowości. Mamy te dźwięki naturalne, przy czym wiecie Państwo, weźmy sobie takie zwykłe cy. Cy jak, nie wiem co, cynamon, cyrk, cytryna. Otóż proszę pamiętać, że w niektórych językach zapisywanych alfabetem łacińskim to cy czyta się jak k. A więc to jest problem, to jest bardzo duży problem, że u nas cy zawsze czyta się jak cy, nigdy jak k. No podobnie wiecie Państwo z innymi dźwiękami, bo jeżeli my uczymy na przykład Włochów wymawiania si, tego si, to dla nich nie jest to si, dla nich to jest si, ponieważ no, mają to tak utrwalone, te swoje tak, te swoje si, że no, bardzo trudno im się przestawić. I tutaj proszę wierzyć, obraz im tylko przeszkadza, bo lepiej powtórzyć to się słyszy, niż powtórzyć to, co jest zapisane, a znaczy w obcym języku to, co znaczy, a nie dokładnie tak jak w naszym. I proszę Państwa, schodzimy na ten poziom dalszy, to znaczy mamy w języku polskim dwuznaki. Mamy znaki diakrytyczne, no i oczywiście to trzeba obudować przykładami i wiedzą teoretyczną. Natomiast artykulacyjnie wygląda to w ten sposób. Sz, ż, czy. Z tym czy i sz nie ma problemu, bo jest tylko jedna możliwość zapisywania tego, prawda? Z tym y, które musi wybrzmieć najpierw w wykonaniu nauczyciela, potem w wykonaniu ucznia. przepraszam. Ale dalej, proszę Państwa, mamy, no co mamy? Mamy ży, że zapisywane dwojako, że z diakrytyczną kropką na górze i że zapisywane przez dwuznak R, Z. Tu co mogę powiedzieć? No nie mamy czasu na ortografię, nie mamy czasu na opowieści krótkie i pikantne, dlaczego tak to się stało, że w ogóle to powstało w języku polskim, dużo takich niezręczności, które najpierw są od ręką dzieci polskich, potem są od ręką cudzoziemców, zawsze są od ręką nauczycieli, żeby o tym opowiadać. Więc tutaj mamy jakby na tym poziomie, tutaj mamy na tym poziomie leksykalnym tego typu ćwiczenia. Ja widzę, proszę Państwa, że muszę grać, bo się rozgadałem z tą artykulacją. Przejdźmy może trochę do leksyki, jeżeli kiedyś będzie okazja pogadać, albo może fundacja zdecyduje się na to, żebyśmy mogli organizować dla Państwa za jakiś czas jeszcze inne lekcje, no to ja bym chętnie te tematy rozszerzał, a nie tylko je sygnalizował. Natomiast przejdźmy do leksyki. Jest, proszę Państwa, stara prawda, która jest tak stara, że już nieprawdziwa. Podstawowa jednostka lekcyjna w obrębie języka obcego powinna zawierać od 10 do 12, na przykład do 16 nowych słówek, czyli jak mówicie, jednostek leksykalnych. Te słówka później powinny się pojawiać, patrz, metoda spiralna, to znaczy to, czego uczyliśmy się na przykład na lekcji 5,
powinno, mówię o słowach, powinno się pojawiać siódme, dziewiąte i tak dalej, żebyśmy sobie utrwalili semantykę, żebyśmy sobie utrwalili znaczenie. No to jakby teraz tak. Jeżeli mamy ucznia, który nie jest debilem, mamy ucznia, który chociaż troszeczkę jest zmotywowany, to te 10, 15, 16 lekcjonów, to proszę Państwa, jest po prostu nic. Tylko jest pytanie, jak zrobić to, żeby uczyć się większej liczby słów na każdej lekcji. Już mówię. Jeżeli lekcja zbudowana jest tradycyjnie, to znaczy jest tekst wiodący, czytanka, jakiś dialog, najczęściej jest to tekst preparowany, zawierający właśnie leksykę dotyczącą jakiejś tematyki, czytanka, w której jest poruszony jeden problem gramatyczny, na przykład koniugacja, na przykład, nie wiem, dopełniać, czy liczenie po polsku, czy stopniowanie przymiotnika, no coś tam jest, no to wtedy ta czytanka jest tak układana, że tam właśnie mamy tych słów ileś tam nowych. Szkoda czasu, absolutnie szkoda czasu, bo my możemy uczyć inaczej. Jak chodziłem do szkoły podstawowej, to dowiedziałem się, że wyrazy mają rodziny, to znaczy, że istnieją rodziny wyrazów. No i te rodziny wyrazu wyglądają w ten sposób, że jest taki Big Brother, czy słowo, które jest taką praprzyczyną i od tego słowa powstały inne słowa i te słowa to mogą być rzeczowniki, to mogą być przymiotniki, to mogą być czasowniki i tak dalej, i tak dalej. O czym mówimy? No mówimy oczywiście o gniazdach wyrazowych i teraz. Dlaczego jest tak, że w czasie uczenia języka mówimy o tym, że no są wyrazy bliskoznaczne? Jeżeli mamy dom, to mamy budynek, gmach, domy, willa, posesja i no, te wszystkie różne rzeczy. To w ogóle nie ma sensu. Sens ma, kiedy zrobimy sobie gniazdo wyrazowe, kiedy pokażemy ludziom, że słowo dom to w konsekwencji domownik, domator, domofon, udomowić, przydomek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, proszę Państwa, aż po, uwaga, aż po idiomy, aż po związki frazeologiczne, o czym mówię, no, dom dziecka, dom później starości, wspólny dom i tak dalej, i tak dalej, udomowić zwierzęta, prawda? Więc to wszystko w momencie, kiedy zrobimy na pożytek takiego gniazda tekst, a nie tekst jakiś tam, to wtedy, proszę Państwa, proszę mi wierzyć. Oczywiście ludzie nie zapamiętają tych słów, ale jeżeli mamy tych słów, powiedzmy, 10 na lekcji, to 10 się nauczą. Będą pamiętali? No, pewnie tak. Ale jeżeli tych słów będziemy mieli 20, związanych ze sobą jakimś pokrewieństwem, jakąś logiką słowotwórczą, to z tych słów 20 zapamiętają co najmniej 15. Jest pożytek? Jest pożytek. To jest jeden sposób. Czy są inne sposoby, żeby ludzie uczyli się większej liczby słów? No, jest jakby kwestia tego, że możemy zastanowić się, na ile lekcja to jest praca, mówię o procentach, praca nas, nauczycieli, na ile możemy tych ludzi prosić o to, żeby oni sami zaczęli coś robić. Proszę Państwa, jak się robi coś takiego, jak się prosi ludzi, żeby sami tworząc coś, nabywali takie wprawy i obudowywali się zupełnie bezwiednie leksyko. Otóż taki moduł, na przykład, jeżeli Państwo go nie widzą, to ja go opiszę. Wystarczy jedno zdjęcie starego ogrodu, starej fortyfikacji,
W przypadku Polski, języka polskiego, bardzo dobrze jest sięgnąć po mnóstwo fotografii w internecie, które reklamują biskupin, czyli tą perłę archeologiczną, która ukazuje to, jak żyli nasi przodkowie. Ale nas nie interesuje jakby miejsce jako miejsce, tylko interesuje nas nazwa, co to jest gród. I od tego grodu, przy krótkiej takiej notatce, że to nazwa słowiańskiej osady otoczonej wałem obronnym, określającej zachowania, określenie zachowało się w językach słowiańskich do dzisiaj. I teraz proszę sobie, proszę Państwa, wymyślić taką sytuację. No, jeżeli oni sięgną do słownika i zobaczą, że gród, no to tyle co stare miasto ogrodzone, ale drodzy Państwo, przecież, jeżeli to są Słowianie, to wystarczy ich poprosić, żeby się zastanowili, czy na mapie geograficznej, na mapie administracyjnej ich państwa nie występują miasta, które właśnie nazywają się w sposób taki sam albo podobny. Czy istnieje na przykład, gdzie Grodno, Grodzisk, Nowogród, Belgrad, Starogard, Żmigród, Grudek Kujawski, Grójec, Wyszehrad, Hradec Králové, tutaj jakby to, co ja wypisałem, ale oni oczywiście, jeżeli są Słowianami, mogą to znaleźć. Jeżeli nie są Słowianami, a już mówię, sprawdźcie, jak przetłumaczyć na twój język słowo gród i co nam się pojawia? Miasto, city, borg, stad i tak dalej, i tak dalej. I już oni szukają. Już oni szukają, proszę Państwa. I proszę mi wierzyć, ciekawa praca domowa, niezbyt trudna, niekoniecznie musicie Państwo sprawdzać, a słowo i pochodne od tego słowa zostają raz na zawsze. Ja jeszcze proponuję coś takiego, żeby już do końca wyeksploatować to i żeby ta leksyka jakby nie była aktem jednorodnym i aktem rozpaczy. To jakby tutaj daję taki przykład. Nie wiem, czy Państwo to macie na ekranie. Jeżeli nie, to już mówię. Takie polecenie. Pomyśl, skąd się wzięły oraz co znaczą wyrazy i zwroty. I tutaj oni mogą robić to na lekcji, a mogą robić to słownikowo w domu. Oczywiście gród jest tutaj leitmotivem. Jakie słowa? Proszę bardzo. Zagroda, ogrodzenie, ogród, podgrodzie, bezogródek, ogródki działkowe, kto się ogrodzi, ten ze świata schodzi, szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie i tak dalej, i tak dalej. Proszę zobaczyć. Ten gród przemaglowany na piątą słowo, stronę, również słowotwórstwo, również mamy idiomy, mamy związki frazeologiczne, więc oczywiście najpierw to jest duża praca nasza, ale jeżeli obudujemy się takimi modułami, jeżeli obudujemy się takimi materiałami, no to wtedy, proszę Państwa, hulaj dusza, piekła nie ma, po prostu jest nam łatwiej pracować. Wróćmy sobie tutaj. Bardzo przepraszam, jakieś mam tutaj problemy. Nie wiem, czy mogę wrócić. Tak. Drodzy Państwo, w ogóle straciłem kontrolę nad tym, co się dzieje na ekranie, nie wiem dlaczego. Już. Przepraszam za takie niepotrzebne przerwy. Otóż, drodzy Państwo, jeżeli mamy już troszeczkę poruszoną kwestię, jak wymawiać, jeżeli mamy trochę poruszoną kwestię, jak obudowywać się leksyką, no to teraz jest pytanie kolejne. Jak spowodować, żeby nasi słuchacze efektywnie zaczęli komunikować się w naszym języku? Ciągle proszę pamiętać, ciągle proszę mieć w tyle głowy fakt, że oni są bardzo zróżnicowani pod względem kompetencji językowej. No i teraz odwieczne pytanie metodyczne. Jeżeli w klasie mamy uczniów o różnym potencjale intelektualnym, o różnych zdolnościach percepcyjnych, no to właśnie jakiej strategii mamy używać? Czy
zostawić tych biedaków najsłabszych, no i na takiej spartańskiej zasadzie, że przeżyją tylko najlepsi, czy uśrednić to znaczy będzie tylko trochę trudniej dla najsłabszych i będzie tylko trochę nudno dla najlepszych, czy zostawić wszystkich z boku i jakby no, lekcje prowadzić do tych najlepszych, a reszta niech się próbuje bronić, reszta niech próbuje nie utonąć w zalewie informacji. Otóż to jest problem tak stary jak problem jajka i kury. Natomiast pewnie my musimy szukać złotego środka, to znaczy musimy lekcje prowadzić w ten sposób, żeby każdy miał dla siebie coś istotnego. Każdy mógł powiedzieć, że z tej lekcji jakoś tam skorzystał. Co mógłbym Państwu tutaj zaproponować? Otóż zgodzicie się Państwo, że lekcja, nawet jeżeli to jest lekcja wynikająca z podstawy programowej, nawet jeżeli to jest lekcja wynikająca z programu, które Państwo jesteście zmuszeni realizować, to ta lekcja jest o czymś. Ja od wielu, wielu lat badam podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego. Te dawne, najdawniejsze, te współczesne, które na szczęście powstają w dosyć dużej liczbie i co roku mamy nowe publikacje, ciekawe, można wiele nowych rzeczy i podpowiedzi sobie wziąć do swojej, przynajmniej swojej praktyki zawodowej. Natomiast bardzo denerwują mnie tak zwane tematy dyżurne. Powiem tak, dramatem jest inwazja kulinariów w naszych podręcznikach. Inwazja dni świątecznych, świąt, zwyczajów, obyczajów. Teraz wiem, że tutaj jakby kanon świętości, ale robię to w dobrej wierze, więc proszę mi to wybaczyć. Ja nie mówię, że mamy być bez czerwonych kartek w kalendarzu. Ja nie mówię, że ma być bez narodowych potraw. Ja nie mówię, że ma być bez kultury wysokiej, wielkich nazwisk, areopagu, wybitnych Polaków i, przepraszam, Polek i Polaków. No i tego, co jakby w naszej historii my subiektywnie uważamy za najważniejsze. Do myślenia dało mi kiedyś to, kiedyś wieki temu szukałem materiałów na mój doktorat i wymyśliłem bardzo, jak się potem okazało, kulawą ankietę, które cudzoziemcy różni przeróżni wypisywali różne przeróżne rzeczy na temat Polski, Polaków i tak dalej i języka polskiego. No i proszę wziąć sobie pod rozwagę wypowiedź jednej ze studentek z Tokio, z Japonii. A napisała tak: my tak dużo mówimy o sobie, o naszej historii, martyrologii, w ogóle dużo, że ona musiała przyjechać do Polski, żeby poczuć się Japonką. To znaczy, w Japonii nigdy tak dużo nie mówi się o swojej japońskości, patriotyzmie, martyrologii, męczeństwie, historii, świętach itd. Dlaczego? No dlatego, że tak naprawdę czerwony kartek w kalendarzu jest, proszę Państwa, niewspółmiernie mniej niż ten zwykły. Że nasze podręczniki bardzo często ociekają kulturą wysoką, ociekają tym, co mądrze się nazywa sakrum, natomiast pomijają profanum, pomijają tę codzienność. Język jest faktem społecznym. Język dzieje się codziennie, a nie tylko od święta. Dlatego myślę, że te tematy powinny być troszeczkę inne. Nie z kolei takie, że oto, no co się dzieje codziennie? Jestem w sklepie, jest lekcja. Jestem chory, idę do lekarza albo do apteki, jest lekcja. Dalej, no sytuacja komunikacyjna. Siadam do tramwaju, jadę, podróżuję, jest lekcja. Jestem głodny, idę do baru, restauracji, jest lekcja. Trochę kultury, proszę bardzo, idę ze znajomymi do teatru, do filharmonii, no, jakieś takie godne rozrywki.
No i teraz właśnie to podejście, ta metoda komunikacyjna, która robiła ogromną karierę, przy okazji zrobiła trochę szkody, dlatego że, proszę Państwa, no, są oczywiście zdarzenia komunikacyjne częste, są zdarzenia komunikacyjne, które no, mają tak wysoką frekwencję, że trudno jakby nie ubrać ich w jakieś lekcje i nie pokazywać jakiej zwroty, jaka leksyka powinna funkcjonować, kiedy mam potrzebę kupienia czegoś, mam potrzebę opowiedzenia o stanie mojego zdrowia, mam potrzebę zarezerwowania sobie, nie wiem, pokoju hotelowego i tak dalej, zrobienia zakupów. To jasne. Natomiast to, co się zdarza, to jest jedno, a zainteresowania to jest drugie. No teraz pytanie, czy są takie tematy, które byłyby interesujące dla wszystkich? Tutaj znowu odsyłam Państwa do tego, co próbowałem zasygnalizować na początku. To znaczy, przepraszam, czy, drodzy Państwo, uczymy dzieci, czy młodzież, czy osoby dorosłe? No, bo wiadomo, że tematy dorosłych dzieci będą nudzić, a odwrotnie, tematy zbyt dziecięce, zbyt infantylne, no nie zainteresują słuchaczy dorosłych, którzy chcą się czegoś więcej, czegoś konkretnego dowiedzieć. Cóż mógłbym zaproponować? Otóż takie pytanie. Czy lubicie Państwo bajki? Bo dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że ja pracuję jakby ze studentami dorosłymi, pracuję na uniwersytecie i są to ludzie najczęściej w wieku akademickim, ale też i starsi, często nawet osoby, które już dawno są aktywność zawodową, mają za sobą, teraz mają trochę czasu na to, żeby na przykład uczyć się języka obcego, więc są to osoby, które no jakby uczą się języka w sposób taki bardziej świadomy, uczą się tego języka z jakiegoś tam powodu. No i wiecie Państwo, co dało mi do myślenia najbardziej? To, że raz na jakiś czas ktoś po zajęciach podchodzi i mówi: bardzo Pana przepraszam, ale no, wydaje mi się, że mój język polski już jest taki, że może mógłbym przeczytać coś po polsku, jakąś książkę, jakieś opowiadanie, jakąś nowelę, co pan by mi polecił. No i teraz konia z rzędem temu, kto zna odpowiedź na tak postawione pytanie. Bo pierwsza kwestia jest taka. Nie mamy pojęcia, czy ci ludzie chcą przeczytać książkę po polsku, bo chcą się zderzyć z tekstem literackim, w tym języku, którego się uczą, czy są to ludzie, którzy w związku z tym po prostu lubią czytać książki, a no i czytują na co dzień coś w swoim języku, coś, co jest egzemplifikacją ich literatury. Czy oni po prostu lubią czytać i oni chcą zobaczyć, na ile ta literatura polska jest ciekawa, i tak dalej, i tak dalej. Tego nie wiemy. Bardzo często okazuje się, że są to ludzie, którzy zakończyli swoją przygodę z literaturą na poziomie szkoły i średniej, nieraz studiów, i potem jakby nie czytują książek w takim rozumieniu, że oto mam książkę, mam papier i czytam, nie mówię o nośnikach, o e-bookach i tak dalej. Oni po prostu chcą przeczytać coś w języku obcym. I teraz pytanie, co im możemy polecić? Jeżeli ich nie dopytamy i jeżeli jakby powiemy: wie pani co, no ja ostatnio czytałem coś takiego, być może to będzie dla pani, pana interesujące, to żadna odpowiedź. Więc to jest kwestia indywidualna. Ale dlaczego o tym mówię? A dlatego, drodzy państwo, że nabrałem przekonania, że trzeba szukać czegoś, co czytają wszyscy. Od czego zaczynam? No, każdy z nas kiedyś był dzieckiem, nasi cudzoziemcy też. Każdy z nas zetknął się ze światem bajek i baśni, bo mama, bo babcia, bo pani w przedszkolu zainteresowała nas jakąś bajką, jakąś baśnią, jakąś opowieścią. Później my, jako osoby dorosłe, również sięgamy po tę literaturę, bo w naszym życiu pojawiają się dzieci, pojawiają się wnuki,
No i niby dlaczego nie poczytać czegoś, co już znamy, co możemy dopowiedzieć. I to jest taka literatura, która, no właśnie, ja nie mówię, że trzeba bajki opowiadać ludziom dorosłym, ale można zrobić z tego taki pożytek, drodzy Państwo, że oni po prostu mogą porównywać różne rzeczy. Więc jakie rzeczy? Bajka jest skonstruowana bardzo prosto. Bajka jest zero-jedynkowa, albo jak Państwo wolicie, plus minus. Bajka jest czarno-biała, bajka jest wertykalna. Na górze jest dobre, na dole jest złe. Bajka jest zbudowana tak, że to dobre jest najczęściej biedne, a nawet nieraz głupawe, zło jest bogate, cyniczne, inteligentne. A więc jakby jeżeli pokażemy im troszeczkę taki schemat, to a czytając im jakąkolwiek bajkę, czytając im tekst jako tekst wyjściowy, możemy jakby z nimi próbować stworzyć scenariusz zawierający te wszystkie elementy. Bajki słowiańskie w ich liczbie i bajki polskie no, mają ten typowy powtarzający się schemat, że oto nasz bohater, nasza bohaterka jest osobą biedną, społecznie pokrzywdzoną. No, taki Kopciuszek, no, taki ostatni syn młynarza i takie tam różne rzeczy. Zło jest potężne, mocne, ma magiczne umiejętności, zdolności. No i też jest niestety inteligentne. Czy tylko w bajkach ocencie Państwo sami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście, pochodna od tego legendy. Mnie na przykład bardzo przeszkadza to, że nawet dorośli słuchacze, którzy przyjeżdżają do Polski uczyć się tutaj w Warszawie na przykład języka polskiego, no to mają takie trochę dziwne informacje dotyczące tego, że no, słowo Warszawa, no to jest nazwa, którą, no, jak to skąd się wzięła? No wiadomo, był Warszawa, był Sawa, no i była taka legenda, i ten chłopiec do tej dziewczyny, ona do niego, Warszawa i tak oto Warszawa. To jest bardzo miła interpretacja, tylko że to jest interpretacja nie mająca niczego wspólnego, poza bajką oczywiście, z rzeczywistością i z prawdą, że troszeczkę onomastyki nigdy nikomu nie zaszkodziło, że wiele nas, dużych miast polskich, takich chociażby właśnie jak Warszawa, jak Wrocław, jak Częstochowa, pochodzi od nas imiennych, od ludzi, którzy te miasta tworzyli bądź byli ich właścicielami, czyli mamy Warszawę od Warcisława, mamy Wrocław od Wrocisława, mamy Częstochowę wreszcie od Częstocha, a nie od tego, że wieża klasztorna się często chowa, jak się idzie z płaskiego Mazowsza w kierunku już takiego pogórza, gdzie się pojawiają góry i doliny, to naprawdę nie tędy droga. Kraków to też nie jest bajka związana z królem Krakiem, ale tak naprawdę, jak chcemy koleżankom i kolegom z Krakowa dopiec, a my w Warszawie chcemy, to mówimy, że no te Kraków to tak po prostu krzaków, było dużo krzaków i po prostu tam powstało miasto. I takie różne rzeczy. Warto naprawdę samemu troszeczkę budować się onomastyką. Wtedy lekcja jest ciekawa. Wtedy cudzoziemcy sięgną po własne legendy, wtedy cudzoziemcy sięgną po to, żeby tak naprawdę dowiedzieć się, jak powstała nazwa ich miasta. To są bardzo fajne, bardzo inspirujące lekcje. Dalej. Jak Państwo zapewne wiedzą, jeżeli może nie za bardzo to już dopowiadam, w wyniku wieloletnich badań i ustaleń, badań, które, tak jak mówię, do tej pory jeszcze trwają, wiemy o tym, że różni ludzie mają różne rodzaje pamięci. Jest to zupełnie niezależne od kodu genetycznego. Bardzo często rodzeństwo, ba, nawet rodzeństwo bliźniacze dysponuje inną percepcją, innym rodzajem pamięci. To się wszystko nazywa pamięć wieloraka, to znaczy każdy z nas jakoś zapamiętuje i ma preferencje słuchowe, wzrokowe i tak dalej, zapamiętujemy jakieś sytuacje, zapamiętujemy dźwięki, zapamiętujemy obrazy, różnie, różnie, różnie.
No i oczywiście próbowano robić coś takiego, żeby dostosowywać materiały do typu percepcji słuchacza, no ale skoro każdy słuchacz ma inne, to któż miałby nam taką diagnozę zbiorową zrobić przed tym, żebyśmy wiedzieli, jak nauczyć. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że przy tych różnych rodzajach percepcji, przy tych różnych rodzajach pamięci, wszyscy ludzie mają pamięć wzrokową. Mają pamięć wzrokową, czyli jak niektórzy mówią, fotograficzną, że jakby przez całe życie fotografują różne obrazy i to się w naszej głowie, patrz, w naszym komputerze, w jakimś tam pliku odkłada i wtedy możemy powiedzieć, że aha, ja to widzę, ja to wizualizuję i tak dalej, i tak dalej. Nie inaczej, drodzy Państwo, dzieje się też z tekstem. Otóż my fotografujemy tekst, my fotografujemy słowa, nie mając świadomości, że w momencie, kiedy obcujemy z jakimś tekstem zawodowym, obcujemy z jakimś tekstem pisanym urzędowo, a przyjemnościowo, no bo na przykład lubimy sobie poczytać podręczniki, jakieś gazety, jakieś periodyki, wtedy ten obraz powielamy, obraz jednostki leksykalne, leksemu, słowa, jak wolicie. No i co się dzieje? No dzieje się to, Państwu udowodnić, że nie kłamie. Otóż no jest troszeczkę tak, że jeżeli w obrębie własnego języka mamy wątpliwość ortograficzną, jak dane słowo napisać, czy tak, nie mamy pod ręką słownika, to mamy dwa sposoby. Pierwszy, przymykamy oczy i szukamy tej fotografii w naszej głowie, bo wiemy, że ten wyraz pojawił się w naszym życiu nie raz, że myśmy go sfotografowali, tylko trzeba go w tym przepastnym pliku leksykalnym odnaleźć. Druga, jakby taka wzmocniona wizualizacja. Gdzieś na boku piszemy sobie ten wyraz w dwóch możliwych wersjach ortograficznych i któraś z tych wersji wyda nam się bardziej prawdopodobna. To jeżeli nie znamy reguł i nie jesteśmy sobie w stanie poradzić z tym dzięki opisom gramatycznym języka. Mamy tę pamięć fotograficzną, a skoro mamy tę pamięć fotograficzną, no to teraz jakby powinniśmy bawić się w obraz. Otóż ludzie dorośli tak naprawdę nie uciekają od literatury obrazkowej. Ludzie bardzo lubią, kiedy pojawia się w monotonii tekstu ilustracja, mapa, ba, nawet wykres. Fajnie, że nawet pojawia się kolor, to jeszcze bardziej pomaga zwalczyć monotonię tekstu. Ponieważ tekst, nawet tekst, który nas interesuje, bo jest ciekawy zawodowo, czy tak po prostu mamy fajną książkę, która nas, takie ładne określenie, wciągnęła. No więc, że ta książka nas wciągnęła i my sobie chętnie to czytamy, to co się dzieje? Dzieje się, proszę Państwa, to, że w pewnym momencie następuje zmęczenie wzroku, zmęczenie monotonią kolejnych kartek, które czytamy, brakuje nam obrazka. A jak się zaczyna edukacja? A już mówię. Na początku było słowo. Na początku był rzeczownik. Każde dziecko jest uczone w ten sposób, że nazywa przedmioty, nazywa obrazki, nazywa w przedszkolu kolorowe, piękne obrazki, że to jest słoneczko, to jest domek, to chmurka, to ptaszek, to wiewiórka i tak dalej, i tak dalej. Nazywa, fotografuje, nazywa. Później, kiedy zaczynamy edukację, co się pojawia? No pojawia się litera, czy konkretnie dźwięk, że słoneczko to jest na literkę S i tak dalej, i tak dalej. Ale obrazek ciągle jest. Później, no pojawia się słowo, właśnie dom, słońce, pies. Więc pojawia się literalizacja. Później, jak Państwo wiecie, pojawiają się proste zdania oznajmujące, w liczbie pojedynczej, krótkie, maksymalnie krótkie. Potem pojawia się tekst, no i tak w kolejnych klasach coraz więcej tekstu, coraz mniej obrazka, aż wreszcie obrazek znika i jesteśmy już przygotowani do dorosłego odbioru dzieł pisanych, czyli czytamy sobie coś, co jest wyłącznie drukiem, wyłącznie tekstem. A szkoda. Szkoda dlatego, że łatwiej byłoby nam się uczyć, patrzeć języka obcego, kiedy
sprzyja temu fotografia, obrazek, rysunek, wykres, nie wiem. Otóż z tego założenia już dawno wyszli francuscy glottodydaktycy, osoby, które zajmowały się efektywnością nauczania języka francuskiego jako obcego, wyszli z założenia, że przecież istnieje coś takiego jak komiksowe opowieści o Galu Asterixie, przepraszam, to znaczy, że no, nieskromnym zdaniem Francuzów cały świat zna przygody Gala Asterixa, kocha, czytuje, ogląda i tak dalej. Może nie cały świat, no ale gdzieś tam to jest rozpoznawalne. I do czego zmierzam? Do tego, że właśnie w glottodydaktyce języka francuskiego po raz pierwszy sięgnięto po rozwiązania literatury obrazkowej, czyli patrz, sięgnięto po komiks. Sięgnięto po komiks w taki sposób, że no, jakieś zamknięte fragmenty tej historii opowiedzianej i tekstem, i obrazkiem zostały przeznaczone do nauki. To znaczy obrazki pozostały, a te obłoczki, te chmurki, w których pojawiają się te krótkie teksty, zostały wymazane, no i zadaniem cudzoziemców było to wypełnić oczywiście po francusku, żeby te obrazki jakby, no, zaczęły znowu żyć życiem bohaterów. W glottodydaktyce języka polskiego niestety techniki komiksowe są wykorzystywane, ale komiksy jako takie nie. Szkoda. Dlaczego? Dlatego, że obrazek do nas przemawia. Obrazek przemawia do nas w sposób oczywisty. Proszę sobie też uzmysłowić jedną rzecz, że obrazek to nie tylko komiks, chociaż to jest jakby od tego należałoby zacząć. Natomiast jeżeli mamy możliwość, proszę Państwa, pokazywania ludziom filmów, na przykład filmów, a nawet zwykłych, prostych filmów animowanych dla małych dzieci, to jest taka kwestia, że jeżeli nie znamy tego języka, a film jest w narracji właśnie tej obcojęzycznej, to co my z tego zrozumiemy? No, to zależy, jaki jest film. Przepraszam, że jeszcze jeden epizod z mojego życia. Otóż dawno, dawno temu byłem w Szwecji na takim stażu, stypendium. Nie znałem zupełnie języka szwedzkiego. Ja też nie miałem ambicji, żeby się go uczyć. Natomiast no, ciekawość była. I poszedłem sobie do kina szwedzkiego na film, bez dubbingu i bez napisów. Po prostu był to film po szwedzku. No i co się stało? Nie rozumiałem nic, ale pomagał mi obraz. A ten film nazywał się, jak powiem, jak się nazywał, to Państwo będziecie nawet mogli ustalić, jak dawno temu ja byłem w Szwecji. Otóż film nazywał się Akademia Policyjna. Film amerykański w wersji szwedzkojęzycznej. No i, no i cóż, film mi się bardzo podobał. Myślę, że zrozumiałem wszystko. A nawet się śmiałem w tym momencie, w którym śmieli się szwedzcy widzowie, bo ten film nie był wielkim wyzwaniem intelektualnym. Ten film nie poruszał ważnych tematów egzystencjalnych. Ten film był po prostu obrazkowy. To była historia polegająca na śmiesznych zdarzeniach, na dobrze zarysowanych, charakterystycznych postaciach, tak dobrych, jak i złych. Dobrych i złych, to podkreślam, patrz, nasza bajka wcześniej. I co mi pomogło wchodzić w to? A pomogło mi, proszę Państwa, to, że ja widziałem. Nie tylko słyszałem, ale i widziałem. Co się okazuje? Okazuje się, że wiele słów szwedzkich, które tam się pojawiały, byłem w stanie rozkodować, to znaczy z dużym prawdopodobieństwem byłem w stanie już sobie odpowiedzieć, cóż takie słowo znaczy. Nie wiem, czy robię sobie dobrą reklamę, czy anty, ale muszę Państwu powiedzieć, że ja 2 tygodnie później poszedłem jeszcze raz na ten film, żeby przekonać się, czy moja teoria jest słuszna, i okazało się, że przynajmniej trochę tak, że wiele słów
które usłyszałem dzięki temu, zostało mi w głowie i jakby nie mówię, że to bardzo bogata leksyka, ale zawsze coś. Obraz, proszę Państwa, obraz jest nie do przecenienia. Więc jeżeli możecie sięgać po teksty komiksowe, zresztą są takie materiały opracowania krakowskie. Żałuję, że sam sobie zniszczyłem moją prezentację dzisiaj przez pośpiech, bo miałem przykłady tego wszystkiego i miałem nadzieję, że to Państwu pokażę. Jak bardzo można korzystać z tego typu tekstów literackich A, ale obrazkowych B, literacko-obrazkowych, może tak. Taka jest idea komiksu. Przy czym już nie będę mówił, że komiks ma trzy rodzaje tekstu. Tekst dialogowy, w uboczku, didaskalia, które wprowadzają nas w historię. No i też mamy jakby takie środki dźwięku naśladowcze, to znaczy literowy zapis dźwięków, które wydają z siebie nasi bohaterowie, bo są w stanie wzburzenia, emocji, strachu i tak dalej, i tak dalej. I teraz, proszę Państwa, jest tak, jest proste pytanie. Skoro mamy grupę zróżnicowaną językowo, no to jest problem. No bo czy mamy podręcznik, który mógłby jakby pogodzić i ogień, i wodę, i z którego moglibyśmy korzystać, żeby pomogło nam uczyć właśnie i tych słabszych, i tych lepszych słuchaczy. Nie wiem, jak teraz powiedzieć, bo będę mówił o czymś, czego jestem współautorem, ale taka była idea, kiedy Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie szukała osób, które mogłyby stworzyć podręcznik dla odbiorcy młodego, B, odbiorcy rosyjskojęzycznego. Patrz, to jest obszar działań Fundacji Polacy na Wschodzie, ale nie tylko. Polacy, to znaczy dla osób rosyjskojęzycznych, terenu byłego Związku Radzieckiego, czy jak teraz mówimy Związku Sowieckiego, które znają dobrze język rosyjski, bądź jest to dla nich język pierwszy. No i dla tych osób, które mogłyby się uczyć tego polskiego. No i teraz jest, proszę Państwa, znowu problem. Jest znowu dyskomfort. Dlaczego? Dlatego, że jak Państwo wiecie, wszystkie języki obce teraz są rozpisane na poziomy kompetencji. To znaczy, mamy te poziomy podstawowe, progowe, A1, A2, poziomy średni, niższy, wyższy, czyli B1, B2, no i te poziomy zaawansowania C1, C2. Fajnie. Tylko teraz jest pytanie, co to znaczy zaczynać język polski dla słuchaczy mówiących w innych językach słowiańskich? Co to znaczy zaczynać język polski dla osób, które są z innych obszarów językowych i kulturowych? To oczywiście nie jest to samo. W związku z tym powstał podręcznik, a to Polska właśnie, który mam nadzieję tutaj Państwo jakoś tam możecie sobie zwizualizować. Jeżeli Państwo jesteście zaprzyjaźnieni z fundacją, to pewnie ten podręcznik, przynajmniej część z Państwa już w ręku miała. Nie wiem, czy on jest dobry, czy jest niedobry. Wiem, że jest pożyteczny. To Państwo sami ocencie. Natomiast na czym polegało w tym podręczniku pogodzenie wody i ognia? Polegało na tym, że chcieliśmy stworzyć materiał, w którym ludzie uczący się języka polskiego, ale też osoby nauczające tego języka, miały ułatwione zadanie. Jakie są reguły? Otóż jestem zwolennikiem podręczników fabularnych. Cóż to znaczy? To znaczy, że lekcja pierwsza i lekcja ostatnia to są lekcje, które mają ze sobą tematycznie coś wspólnego. To jest tak troszeczkę jak z Unią Polsko-Litewską, która zawsze była personalna, aż wreszcie stała się Unią realną. Co to znaczy? I skąd takie dziwne porównanie? Stąd, drodzy Państwo, że ten podręcznik jest
opowieścią o grupie młodych ludzi, trzech dziewcząt i dwóch chłopców, rówieśników, znających się z podwórka, lubiących się, mających wspólne przeżycia. I to są te persony, które scalają te wszystkie lekcje. A realnie, no realnie chodzi o to, żeby pomóc ludziom nauczyć się języka polskiego. Dlaczego ta historia fabularna? Dlatego, że jeżeli wszystkie lekcje w podręczniku, zwłaszcza podręczniku, gdzie autor jest zbiorowy, a myśmy to zrobili w grupie chyba pięcioosobowej, już nie pamiętam, bo też czasu było mało, te lekcje nie mogą być tak skonstruowane, zwłaszcza dla młodego odbiorcy, że każda jest po czymś innym, że występują zupełnie inne postaci, że te lekcje jakby tematycznie nie budują jakiegoś obrazu, jakiegoś wizerunku. No i to jest następna moja uwaga. Łatwiej jest uczyć, kiedy nasze lekcje, Państwo sami wiecie, w jakim systemie uczycie, czy semestralnym, czy rocznym, kiedy nasza narracja jest narracją całościową. Czy my nie tylko uczymy języka dla języka, bo ludzie nie uczą się po prostu tak, bo chcę znać język obcy. Zawsze za tym stoi jakiś powód, jakaś motywacja, nieraz konieczność życiowa. Lepiej jest uczyć, kiedy opowiadamy o kimś albo o czymś i kiedy następna lekcja może być dopowiedzeniem tego, co było już wcześniej. Strasznie się spieszę i dlatego tak mówię i myślę bardzo chaotycznie i bardzo, bardzo powierzchownie. Natomiast proszę Państwa, żeby jakoś spiąć logicznie to, co próbowałem dzisiaj Państwu przekazać. Nie będę tutaj reklamował tego podręcznika, chociaż myślę, że nie jest taki najgorszy. No, takie różne obrazeczki z tego podręcznika. Te ikonki, które tutaj na końcu chcę pokazać, otóż tak jak mówię, obrazek, obrazek i jeszcze raz obrazek. Chciałem Państwu powiedzieć tak na koniec, właśnie w tym podsumowaniu, że nie jest tak wielkim problemem to, że uczymy osoby różne pod względem kompetencji, mówię o tej kompetencji startowej, kiedy my zaczynamy uczyć osoby i dopiero dowiadujemy się, jaka jest ich wiedza zastana. Często jakby uważając, że ktoś, kto już jest po roku czy po dwóch, czy po jakimś tam czasie uczenia się będzie mógł już być na tym poziomie, który Państwo sobie teoretycznie założyli. No i często okazuje się, że nieprawda. Nie należy zakładać, że już coś wiemy, ale też nie należy pracować zawsze od samego początku, że jeszcze raz to samo, jeszcze raz to samo. Nie, proszę Państwa. Rozpoznajmy to, I szukajmy rozwiązania. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak taka filozofia języka, to co teraz powiem, ale troszeczkę tak jest. Jeżeli będziemy podchodzili do naszej pracy poprzez ten schemat, ten trudny w sumie schemat gramatyczno-leksykalny, że oto konstrukcja gramatyczna w dobrym, przemyślanym układzie, poziomującym wiedzę, rozsądny przyrost leksyki tematycznej, fajnie, fajnie, no i tak po prostu lekcja po lekcja, lekcja po lekcji. I co się dzieje? A dzieje się, proszę Państwa, to, że ktoś z powodów losowych, chorobowych albo braku motywacji opuści dwie albo trzy lekcje pod rząd i co się dzieje? No dzieje się katastrofa, dlatego że było coś, czego ona nie zna, nie pojął, nie zna jakiejś konstrukcji gramatycznej, jakiejś struktury zdaniowej, więc przychodzi po jakiejś przerwie i nie jest w stanie sobie ta osoba poradzić. No i co? I spada na koniec kolejki. Natomiast jeżeli mówimy o języku jako fakcie kulturowym, to nie mówię, że gramatyka jest, kolejność gramatyczna jest przypadkowa, ale kolejność tematyczna już tak, proszę Państwa. Kultura to są puzzle. Kultura narodu to są tematy, które
ze sobą współistnieją, ale nie jest tak, że jeden jest pierwszy, któryś jest drugi, trzeci, a któryś 45. Nie. W związku z tym, jeżeli spojrzymy na język jako na fakt kulturowy, jako na zjawisko w przestrzeni społecznej, jako na coś, co jest faktem gdzieś tam, w innym miejscu na świecie, takim samym jak nasz język w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, no to będzie nam łatwiej i pracować, i uczyć się. Chciałem tylko powiedzieć na koniec, że tak naprawdę każdy z nas jest gdzieś jakimś cudzoziemcem i każdy z nas jakby próbuje ogarnąć inną rzeczywistość gdzieś tuż za granicami kraju, albo tuż za granicami kontynentu. Zawsze ktoś z nas jest cudzoziemcem. Natomiast języka można uczyć się w sposób przyjazny i co? I można również, drodzy Państwo, w ten sposób nauczać. Kwestia jest prosta. Nie patrzmy na język przez pryzmat tylko językoznawczy, bo językoznawcy język badają, opisują, ale go nie ożywiają. Przepraszam, że to, co powiedziałem, było w dużym skrócie. Półtorej godziny to jest trochę mało, żeby poruszyć temat dogłębnie i szczegółowo. Tym z Państwa, którzy zechcieli mnie słuchać, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy albo spotkamy. Jeżeli ktoś z Państwa już kiedyś był w Warszawie na moich lekcjach, to bardzo się cieszę, że mogłem Państwa jeszcze raz spotkać, to nie powiem, bośmy się nie widzieli, ale mogłem jakby jeszcze raz z Państwem trochę poobcować. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę miłej drugiej połowy dnia. Do widzenia Państwu.